Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłam nagrać filmik z okazji roku Mary Kate and Play na YouTube. Tak, minął już rok. Dzisiaj jest 23 marca i dokładnie rok temu wrzuciłam swój pierwszy filmik. Był to Let's Play, pierwsza część oczywiście. Let's Play Tomb Raider Underworld i to jest ciągle mój filmik, który ma najwięcej wyświetleń. Bo 7590, tak, tutaj mam taką malutką karteczkę z statystykami, żebym mogła Wam je przedstawić. A 21 marca w zeszłym roku założyłam swoje konto. Tak, i w tym roku udało mi się zdobyć 1032 widzów, jak do tej pory, bo jeszcze dzień się nie skończył, także zobaczymy, może jeszcze ktoś do mnie się przyłączy. I 151362 wyświetlenia. Za co oczywiście serdecznie Wam dziękuję. I przy okazji chciałam też bardzo serdecznie podziękować Nie Zapominajce, czyli Ani, za to, że poleciła mój kanał, bo na pewno to miało znaczący wpływ na to, na liczbę widzów, którą udało mi się osiągnąć, że w ogóle ktoś mógł zauważyć mój kanał. Także bardzo Ci dziękuję. No i co? Ze statystyk to chyba będzie tyle, bo już więcej nic tutaj sobie nie zapisałam. W ogóle zauważyłam teraz, taka dygresja, musi być tradycyjnie jakaś dygresja, bo bym nie była sobą. Zauważyłam, że jak ostatni filmik był chyba niedoświetlony, to ten chyba będzie prześwietlony. Także no niestety nie może być idealnie. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak zgram to na komputer. I tak, wracamy do tematu. Myślałam, co mogłabym właśnie nagrać z okazji swojego pierwszego roku na YouTube. No i przyszedł mi do głowy szalony pomysł. Nie, żartuję, nie jest aż taki szalony. Przyszło mi do głowy, że nagram filmik, o który prosiło mnie parę osób. Dostawałam właśnie prośbę o ten filmik po tym, jak zaczęłam publikować swoją kolekcję gier na Game Boy Color. Tak, i właśnie, wiem, zamotałam się znowu. Co chciałam powiedzieć? Aha, że dostawałam prośbę, żebym nagrała też swoją kolekcję gier na PC-ta. Szczerze mówiąc, jakoś mi się z tym specjalnie nie spieszyło, bo moja kolekcja nie jest zbyt imponująca. Mogłoby się wydawać, że kolekcje osób, które interesują się grami, są jakieś super wielkie, ale moja taka nie jest, także nie spieszyło mi się. No ale pomyślałam, że z okazji mojego właśnie roku na YouTube mogłabym tą kolekcję dla Was nagrać. Także myślę, że zaraz się przeniesiemy w tamtą stronę, do mojej półeczki z grami i pokażę Wam, co ja tam mam. Tak, to by chyba było na tyle właśnie takiego vlogowego wstępu statystyczno-podziękowaniowego. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten filmik i przenosimy się już do mojej kolekcji. Okej, jesteśmy już przy mojej półeczce z grami. Jak widzicie, nie jest tego jakoś super dużo, bo wszystkie spokojnie się tutaj w miarę mieszczą, no prawie spokojnie. Także tak to wygląda z daleka. Z góry przepraszam, że aparat nie jest do końca stabilny, bo muszę go trzymać w ręce, nie mam niestety takiego statywu, na którym mogłabym go tutaj postawić. Także tak wygląda widok z daleka. Teraz podejdziemy sobie bliżej i pokażę Wam, co tutaj po kolei mam. Dobra, zaczniemy od gier takich może bardziej dla dzieci. Pierwsza, tutaj gra z brzegu. Niestety światło się odbija. Jak ja Wam to pokażę, kiedy światło się tego odbija? No nie wiem, czy mam rolety zasłonić, czy co? Dobra, będziemy sobie jakoś radzić. Action Game Hercules. Dosyć stara gra, ale bardzo fajna. Dorwałam ją na Allegro. Właściwie to mój chłopak ją dorwał. Tak, tutaj jest Hugo w kosmosie, w którego w ogóle nie grałam. Jest tutaj tylko dlatego, że był właśnie sprzedawany z jakąś inną grą na Allegro w nierozłącznym komplecie. Także tylko dlatego go tutaj mam. Kolejna gra. Świat Kangur Kakao. Tutaj są wszystkie części przygód Kangur Kakao. Kupione właśnie bardziej z sentymentów z dzieciństwa, chociaż prawdę mówiąc jeszcze tej konkretnej płyty nie odpalałam, ale jak zobaczyłam, że była akurat w promocji przy okazji kupowania innych gier w jakimś sklepie, to stwierdziłam, że go wezmę. Tak właśnie, no bardziej z sentymentów. Kolejne dwie gry, to jest taki dwupak gier Disneya. Kupione ze względu na Toy Story 2, które kiedyś bardzo mi się podobało. Także mamy Toy Story 2.
Disney magicznej kolekcji. Wiem, na razie strasznie ciekawy gry wam pokazuję, no dobra, ale jak wszystko, to wszystko, nie? I druga gra, Potwory i Spółka Wyspa Strachu, która dostała w CD Action bardzo wysoką ocenę, z tego co pamiętam. Tak a propos, przypomniało mi się. Kolejna gra to jest Puzzle Quest. I prawdę mówiąc, to nie jest do końca moja gra, tylko bardziej mojego chłopaka. Kurczę, nie wiem co zrobić, żeby nie było takiego odbicia. Staram się jak mogę, ale chyba nie do końca to wychodzi tak jak powinno. Prawdę mówiąc, jak już mówiłam, to jest gra bardziej mojego chłopaka, która aktualnie jest u mnie. I ogólnie rzecz biorąc, my mamy wspólne gry. Także, będąc szczerą, powinnam jeszcze przejść z aparatem do niego i nagrać część, która znajduje się u niego. U mnie może są gry, które ogólnie ja bardziej lubię. U niego jest dużo gier, w które ja bym w ogóle nie zagrała, ale generalnie rzecz biorąc, nasze gry są wspólne, ponieważ no, nie ma sensu kupować osobnych gier dla nas. Także my wszystkie gry kupujemy sobie razem i no, po prostu wszystkie są wspólne. Tylko po prostu niektóre są takie, które tylko on gra, niektóre są takie, w które tylko ja gram, a niektóre są takie, w które oboje gramy. Dobra, kolejna gra. Ten Puzzle Quest chyba też jest z serii Top Seller, ale tutaj mamy do wyboru, z tego co kojarzę, dwie okładki. Tak mi się coś wydaje. Tak czy nie? Sprawdziłabym, ale teraz nie potrafię. Sonic też jest bardziej jego. Tutaj jest kolekcja Sonic Mega Collection Plus, to jest kolekcja po prostu wszystkich Soników. Nie pamiętam ile dokładnie tutaj jest gier, ale tutaj mamy wypisane. Myślę, że nie ma sensu tego czytać, bo no to by było chyba niezbyt ciekawe, zawsze każdy sobie może sprawdzić, jeśli się tym zainteresuje. Kolejna gra, z której jestem bardzo dumna. Rayman 10 urodziny. Tutaj mamy Rayman 2, 3 i Rayman M. Także kolekcja gry z Raymanem, jeszcze dodatkowo jakieś Rayman Prince Studio. Przepraszam, że tak się odbija światło, ale ja naprawdę no, nie jestem w stanie sporyć, bo jeśli zasłonię rolety, to by było znowu zbyt ciemno. Także staram się jakoś tak pokazywać, żeby się za bardzo nie odbijało. Tak, właśnie kiedy to kupowaliśmy, żałowaliśmy, że... Znowu nic nie widać. Żałowaliśmy, że nie ma tutaj Raymana jedynki, ale na szczęście Raymana jedynkę już udało nam się kupić na GOG-u. Kolejna gra. Tutaj też dorwana na Allegro, prawdę mówiąc. Mamy Worms 2 i Worms Armageddon, czyli dwie gry z naszymi ukochanymi Wormsami. Dobra, kolejna gra. Bending 2008. Jeśli nie macie pada od Xboxa, a najlepiej dwóch, to w ogóle się za to nie zabierajcie. Ja mam tą grę dlatego, że wybrałam ją jako grę możliwą do wyboru za punkty, za kupno innych gier. Z tego co pamiętam, mam nadzieję, że nic nie pokręciłam, ponieważ no, ciekawiło mnie jak to jest, ale sama bym jej sobie nie kupiła, bo było mi trochę żal kasy, zwłaszcza, że właśnie nie wiedziałam, czy się opłaca, no i właśnie, no jeśli nie macie najlepiej dwóch padów do Xboxa, jeśli chcecie grać w multiplayer, to w ogóle się nie opłaca kupować, ponieważ ona z klawiaturą i myszką nie współpracuje najlepiej, a z innymi padami też nie. Także nie polecam, jeśli nie macie padów od Xboxa. No to jest dla mnie w ogóle dziwne, że ona tak niefajnie działa, ale nieważne. Kolejna gra. Lost Zagubieni, Lost Wiadomus. Tutaj akurat na pudełku nigdzie nie pisze Wiadomus, ale wszyscy wiemy, że ta gra się tak nazywa. Znowu mi się odbija światło. Także mamy Lost, którą też udało mi się nabyć po dość fajnej cenie. A nasza najnowsza gra. Ubisoft Exclusive. Train 2. Pokażę wam tą... Na chwilkę postawię aparat. Pokażę wam, jak ona wygląda bez tej papierowej nakładki. Więc okładka wygląda tak. Tutaj jeszcze... A, chyba przysłoniłam mikrofon, przepraszam, jeśli nie było mnie słychać przez chwilę. Tak. O, strasznie się odbija. Wybaczcie, ale nie wiem. O, może tak spróbujemy. W tą stronę. Train 2. Tutaj jest też dołączony kod do pobrania jedynki ze Steama, także moim zdaniem bardzo fajna
inwestycja. Z tyłu wygląda tak, w środku ma w ogóle całkiem ładnego artbooka, ale nie wiem, czy uda mi się go Wam pokazać, bo tutaj nie jest mi zbyt wygodnie. Tam. Może jakoś się uda. Więc w tej grze był dołączony taki artbook. Trine 2 i 1 kupiliśmy sobie właśnie ostatnio na walentynki. Tak, takie prezenty sobie lubimy właśnie kupować. I miałam w ogóle zrobić ich unpacking, ale jakoś nie zrobiłam, bo już za bardzo chcieliśmy się do niej dorwać. Także jakoś nie było czasu na zrobienie tego unpackingu. A właśnie szkoda, bo pokazałabym Wam wtedy tego artbooka. On jest w miękkiej okładce, także nie jest jakiś taki super wypaśny. Ale i tak moim zdaniem jest całkiem fajny. Ogólnie lubię właśnie dodatki do gier w postaci artbooków. Tak, można grać właśnie i na klawiaturze, i na padzie. Chociaż była troszeczkę zła, muszę Wam powiedzieć, ponieważ nie dało się wyłączyć wibracji w padzie. I to mnie też nie denerwowało, ponieważ zawsze... Wybaczcie, ale znowu wyładowało mi się miejsce w aparacie tradycyjnie. I nie jestem pewna do końca, teraz nie mogę włożyć, już mogłam włożyć poza wizją, skoro i tak mi się wyładowało miejsce na karcie. I nie jestem pewna, na czym skończyłam mówić, chyba mówiłam o tym, że byłam zła, że nie dało się wyłączyć wibracji w padzie, ale ogólnie czytałam właśnie w recenzji, że na padzie gra się gorzej niż na klawiaturze. Ja nie mówię, że tak nie jest, ale jeśli ktoś jest przyzwyczajony do pada tak jak ja, to nie będzie odczuwał jakiegoś specjalnego dyskomfortu, ponieważ mnie na padzie gra się bardzo dobrze. Kolejna gra. Prince of Persia, Piaski Czasu, tak. Znana Wam teraz z mojego aktualnego Let's Playa. Także to był pierwszy właśnie z tych nowszych Prince of Persia, w którego grałam. Kolejna część Prince of Persia, tym razem z pomarańczowej kolekcji klasyki, za którą nie przepadam, ponieważ jest mniejsza i moim zdaniem tak średnio wygląda na półce. Prince of Persia 2 trony. Tak. I jako, że brakowało mi jeszcze jednej części Prince of Persia do kolekcji, drugiej, Dusza Wojownika, to postanowiliśmy kupić trylogię Prince of Persia z Premium Games. Mogliście ją chyba oglądać w moim unpackingu, także nie muszę jej teraz już otwierać, bo wiecie, co jest w środku, jeśli oglądaliście. A jeśli nie, to zawsze możecie obejrzeć. Tylko czemu ja mam teraz takie problemy z wkładaniem tych gier na miejsce? Tak, teraz przechodzimy do Tomb Raiderów. Najpierw mamy Tomb Raider Okej, skończyliśmy na Tomb Raider Ultimate Edition. Kiedy miejsce na karcie skończyło mi się ponownie, powinnam się już nauczyć, że usuwanie malutkich filmików nic nie daje, tylko powinnam od razu pobiec na komputer i przegrać wszystko, co tam mam, żeby móc po prostu dalej spokojnie nagrywać, ale się jak na razie jeszcze nie nauczyłam. Tomb Raider Ultimate Edition, czyli po prostu wszystkie części Tomb Raider. Bardzo fajna kolekcja gier. Myślę, że opłaca się kupić fanom Tomb Raider albo tym, którzy chcieliby się z tym zapoznać. Tutaj był dodany premium disk, ale no, nie kojarzę, żeby to było coś specjalnego. Ogólnie na tych wszystkich premium diskach z serii właśnie Premium Games nie kojarzę jakichś oszałamiająco fantastycznych rzeczy. Kolejna gra, moja ukochana, Tomb Raider Underworld. Wygląda tak, po prostu... No, strasznie ją lubię, jak wiecie. Tutaj są też dwa pudełka DVD, też jest właśnie premium disk i no, pudełko z grą. Także chyba tyle o Underworld. Tomb Raider Anniversary. Jestem z niej strasznie dumna, ponieważ udało mi się ją dorwać w wersji premierowej. Właśnie bardzo się z niej cieszę. Wygląda tak, w środku raczej nie było nic ciekawego z tego, co kojarzę. A nie, tylko instrukcja. Instrukcja chyba jest kolorowa, także dosyć fajnie, bo zwykle instrukcje nie są kolorowe. Chyba, że coś pomieszałam. Tutaj mamy Lara Croft Tomb Raider Legenda z kolekcji klasyki, za którą jakoś specjalnie nie przepadam. W przeciwieństwie do mojego chłopaka, który ma z niej naprawdę masę gier u siebie na półce. Także to by była legenda. Tutaj mamy Harry Potter and the
Chamber of Secrets po angielsku, też zakupiona na Allegro. Kolejna z moich ulubionych gier, Mirror's Edge. Widzieliście unpacking, także myślę, że na to pudełko się już akurat napatrzyliście. To jest edycja EA Classics. Już dobiegamy powoli do końca. Staram się, żeby to jakoś super długo nie trwało. Tak, teraz nastanie kolekcja Simsów. Chociaż nie mam Simsów jakoś super dużo, tak jakby się mogło wydawać. Nie mam dużo dodatków ani nic takiego. Tu jest The Sims Historie Kolekcja, czyli wszystkie trzy części historii. Mamy Sims Historie z Życia Wzięte. Wiem, że nie widać, bo mam taką jakość, że jak nie włączam makro, to nie widać. Sims Historie z Bezludnej Wyspy, moje ulubione. I The Sims Historie ze Świata Zwierząt. Tutaj pierwsza gra, jaką w ogóle kupiłam sobie na peceta. The Sims Deluxe Edition. Tak, opowiadałam Wam trochę o niej we vlogu, o moich trzech ulubionych grach. Tutaj mamy Sims właśnie podstawowe i najbardziej sławny dodatek, czyli Światowe Życie. Jest także tutaj włączony taki kreator, w którym można dopasować jakoś Simsy, ale jakieś tam większe szczegóły dać, czy nawet dać własne zdjęcie, ale bawiłam się tym kiedyś i on jest naprawdę taki dosyć badziewny, także nie ma się czym zachwycać. Kolejne, The Sims 2. Specjalne wydanie na DVD. Z tego co kojarzę, były z nim niezłe przejścia, ponieważ tutaj pisze, że zawiera specjalne dodatki, a żadnych dodatków nie było, także korespondowałam sobie z konsultantem z EA, ale wyszło na to, że te wydanie po prostu nie ma tych dodatków i mogę sobie wymienić grę na wersję z Nocnym Życiem, ale jakoś już nie wymieniałam. Dodatek mój, jedyny dodatek do The Sims 2, no i to jest właśnie ten dodatek Staff, czyli akcesoria. To jest The Sims 2, rezydencje i ogrody. Bardzo lubiłam ten dodatek, dostałam go od mojego chłopaka chyba na urodziny, albo na imieniny, albo coś takiego. The Sims 3 oczywiście, tak. To jest jedyna gra, którą zakupiłam w dniu premiery. Bardzo się nią cieszyłam, właśnie w dniu premiery pojechaliśmy do sklepu i ją kupiliśmy w Media Markt chyba. Kolejna gra, jedna z niewielu przygodówek, które posiadam. Show Blondie, blondynka w opałach. Oczywiście nie widać tytułu, bo wszystko jest rozmazane. Tak, z tyłu wygląda, tak mogę Wam pokazać. Ogólnie wiem, że nie pokazywałam Wam pudełek z tyłu, ale no trudno, z tyłu chyba i tak nie ma nic takiego super ciekawego, co chcielibyście koniecznie zobaczyć. Generalnie fajna, zabawna gra, chociaż nie wszystko mi się podobało. Z żalem przyznaję, że nie wszystko mi się podobało. Cezar 4. Bardzo lubiłam Cezara 3, dlatego też kupiliśmy 4, ale jakoś tak wyszło, że w 4 jeszcze nie grałam. Tak, moja ulubiona gra wyścigowa. Outrun Coast to Coast 2006. Tak, wiem, że wszyscy zachwycają się Need for Speed. Ja nawet nie mam żadnego Need for Speed, jakoś tak wyszło. Nie mówię, żebym nie polubiła. Być może bym polubiła, może nawet bym polubiła na pewno. Ale strasznie uwielbiam Outrun 2006 Coast to Coast. To jest gra przeniesiona z automatów. Ma naprawdę świetny klimat, właśnie taki zupełnie nierealny, bo ja generalnie realnych wyścigów nie lubię za bardzo. Sega Rally. Wygląda tak. W nią dużo nie grałam, także to jest prędzej chyba właśnie mojego chłopaka gra niż moja. Tak mi się wydaje, że on w nią więcej grał niż ja. Także o niej Wam za dużo nie powiem. Kolejne wyścigi. Race the WTCC Game. Nie grałam w nie dużo, ponieważ są zbyt realistyczne. Trzeba myśleć o zbyt wielu rzeczach i dlatego za bardzo do mnie nie pasują. Tutaj mamy, tutaj już nie są gry, mamy angielski i mój ulubiony japoński. Kurs japońskiego, który też dostałam od mojego chłopaka na urodziny. I jedna gra z gazety tutaj się wcisnęła, Worms 3D przede wszystkim. Są jeszcze jakieś inne, ale one się dla mnie za bardzo nie liczą. Tak, tutaj jeszcze u góry mamy... wiecie co, za chwilkę Wam pokażę, co mam u góry, bo muszę sobie zrobić malutką przerwę. I zaraz do Was zadzwonię. I zaraz do Was zadzwonię z resztą moich gier, tak. Okej, zostało nam jeszcze tutaj parę gier upchniętych na górze. Tutaj skądś się wzięły jakieś bardzo archaiczne gry, czyli Gearheads i
Ace Ventura nowa edycja, czyli też przygodówka, którą jeszcze grałam na moim super archaicznym, starym, graciastym laptopie. Tak, i tutaj teraz mamy taki mały stosik. Zaczniemy może od dołu. A tutaj mam fashion show. To jest taki ten, bardziej casualkowy hidden object. Tu w tym metalowym pudełku mamy machinarium, które w ogóle przekonało mnie ostatnio do przygody. Tak znowu się strasznie odbija. Wiem, że cały czas na to narzekam, ale naprawdę denerwuje mnie, że przez to może nic nie widać. Machinarium, które przekonało mnie bardzo do przygodówek, bo ogólnie przygodówki nie były moim ulubionym gatunkiem. Znaczy dalej nie są moim ulubionym gatunkiem, ale trochę bardziej zaczęłam w nie grać. Właśnie Machinarium strasznie mi się spodobało. Bardzo chciał kupić je mój chłopak, więc postanowiłam, że kupię mu je, nie pamiętam już na jaką okazję to było. W każdym razie kupiłam Machinarium dla niego, a potem sama się do niego dorwałam. Jemu udało się i tak przejść je szybciej ode mnie. No ale ja też w nie grałam i bardzo mi się spodobało. I teraz jakoś leży u mnie. Właśnie Machinarium ma takie metalowe pudełko. Także o Machinarium to by chyba było tyle. Kolejna gra. A to też nie jest do końca moja. Tylko bardziej też mojego chłopaka, bo to bardziej dla siebie kupował. Tutaj mamy Goblins 4. Ale mamy też dodane poprzednie części Goblinsów, jedynkę, dwójkę i trójkę. Ja grałam do tej pory tylko w jedynkę, właśnie też na moim starym graciastym laptopie. I te poprzednie części Goblinsów mają odświeżoną grafikę, także wyglądają ładniej i z tego co kojarzę są w pełni spolszczone. Także tak to wygląda. Goblinsy też gra przygodowa, nie wiem czy powiedziałam. Ale myślę, że sporo osób może kojarzyć Goblinsy. A tutaj w ogóle mamy puste pudełko, także nie ma co pokazywać. Kupiłam je, żeby zastępowało mi Guardian of Light na półce, ponieważ Guardian of Light jest tylko w wersji cyfrowej. A ja strasznie nie lubiłam gier w wersji cyfrowej, przepraszam. Ponieważ właśnie lubię móc postawić sobie grę na półce, także kupiłam to pudełko z myślą, że będzie mi zastępowało Guardian of Light. Miałam sobie właśnie wydrukować jakąś okładkę, żeby wyglądało w miarę fajnie, ale jeszcze tego nie zrobiłam. I jak widać jakoś mi się nie spieszy, bo no Guardian of Light już mamy dosyć długo. I ostatnia gra, to ta gra w ogóle nie jest moja. Alone in the Dark. To jest gra 100% mojego chłopaka, tutaj jest dość sporo dodatków. Mamy poradnik i mamy też artbooka. Ja w ogóle w to nie gram. Ta gra, szczerze mówiąc, mnie przeraża. Zakończenie jest w ogóle beznadziejne. Sama gra mogłaby być jeszcze do przeżycia, ale zakończenie jest totalnie beznadziejne. A właściwie obydwa zakończenia są beznadziejne. I tak. Ja w to w ogóle nie grałam. Mój chłopak grał w tą grę na moim komputerze, ponieważ na jego laptopie nie działała zbyt dobrze, także... Ja w tym czasie grałam na jego laptopie sobie w bodajże w Panga, ale i tak słyszałam, co tam się dzieje i nie zawsze z tego powodu byłam zadowolona, bo czasami było naprawdę strasznie, zwłaszcza, że ja jestem dosyć wrażliwa w kwestiach bania się, horrorów i takich innych rzeczy. Także no tyle o Alone in the Dark, nic więcej wam nie powiem, no ponieważ no to po prostu nie jest moja gra. W sensie taka, w którą gram. No i tak, to by było na tyle z mojej półeczki. Są jeszcze gry na Steamie i są jeszcze gry na Gogu i są jeszcze gry, które są u mojego chłopaka na półce. Także zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że ta część wam się spodobała. Ja bardzo lubię oglądać kolekcje gier i zawsze to powtarzam. Także jeśli ktoś chce się pochwalić swoją kolekcją, to spokojnie może dać odpowiedź wideo. Są dwie osoby, których kolekcje obejrzałabym szczególnie chętnie. A mianowicie jest to Ania, czyli Niezapominajka, bo strasznie jestem ciekawa, jakie gry ona tam ma i bardzo chętnie bym pooglądała, ale nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będzie taka okazja. A druga osoba, której kolekcję gier chciałabym zobaczyć, to jest Wicek.
Nie wiem, czy się kiedykolwiek uda, ale bardzo chciałabym zobaczyć jego kolekcję przygotówek, bo jest na pewno niesamowicie imponująca. Dobra, także na razie to będzie tyle z tego filmiku. Zobaczymy jeszcze, może się uzupełni go o jakieś inne części. Na razie z Wami żegnam. Pa, pa!